Wojciech Cejrowski na World Travel Show. Panie Wojtku, chciałem zapytać o plany związane z podróżami. Jak to u Pana teraz wygląda? Bo program Boso przez świat już dawno, dawno był kręcony, a teraz coś nowego się szykuje. Czy możemy zdradzać, czy nie? Proszę Pana, ja uważam, że tajemnica handlowa to jest ślepa uliczka, prawda nas wyzwoli. Więc zdradzać można wszystko, co się chce, wolny jestem. Ja jestem producentem Boso przez świat, więc se mogę opowiadać komu chcę o wszystkich moich planach. Boso jest kręcone pakietami pewnymi, więc trudno powiedzieć, że teraz zaprzestałem kręcenia Boso. Nie ma klienta, to nie robię. Jak będzie klient, to zrobię. A resortowe dzieci nie przepadają za mną, więc... Czyli czekamy teraz po prostu na dobry wiatr. W tych dużych telewizjach jest, oni tak, jak potrzebują forsy, bo muszą spłacić jakieś długi, to mnie zatrudniają, bo ja im nabijam kasę. Natomiast potem, jak już sobie nabiją kasę, to mnie wywalają, bo są resortowe. No wie pan, jaki jest to podział. Tak, tak, się... TVP komuniści, TVN tajni współpracownicy, a Polsat tajne służby. To kto ma mnie zatrudnić, proszę pana? No. Sam się pan musi zatrudnić. No zatrudniam się. I wejść w internet i stworzyć swoją telewizję. Nie da się Boso przez świat zrobić do internetu i zarobić na tym. Jeden odcinek kosztuje 65-85 tysięcy złotych zrobić. I teraz nigdy pan nie odzyska 85 tysięcy, puszczając taki odcinek w sieci. A może ze sponsorem, czy nie? Jakimś? Nigdy nie miałem sponsorów. Uważam to za niedobrą ścieżkę, przynajmniej dla mnie. Po pierwsze, mnie to by nikt nie chciał sponsorować, bo ja jestem kontrowersyjny, a u nas się tylko mydłków sponsoruje. Jak ktoś kompletnie nikogo nie konfliktuje, nie ma żadnych poglądów, to się go sponsoruje. Albo jak ma lewackie. Natomiast niezależnych i kontrowersyjnych nie znajdzie pan sponsora. Jak pan pójdzie do dowolnej agencji reklamowej, Cejrowski w rankingach rozpoznawalnych marek jest topową marką. W zeszłym roku najbardziej rozpoznawalna marka, nie tylko samo nazwisko, marka w Polsce, Wojciech Cejrowski. Nigdy nie miałem telefonu z żadnej agencji reklamowej z propozycją skonsumowania tego słupka, bo w agencjach reklamowych pracują lewacy i oni się brzydzą Cejrowskim. W związku z tym nie przyjdą do mnie z propozycją. Może boją się kontrowersji po prostu. Boją się kontrowersji. W Ameryce kontrowersyjny nabija więcej kasy, bo dzieli rynek wprawdzie i ktoś ode mnie nie kupi, ale ci inni kupią tym bardziej, bo to jest nasz gość. Tak jak było kontrowersja wokół jednego z piw w Polsce. Wszyscy jedni zaczęli wylewać to piwo, good business, bo musieli kupić, żeby wylać. A drudzy zaczęli pić ponad miarę, chociaż im średnio smakowało, to i tak wypiję. Bo było po linii. Właśnie to, bo było po linii. Więc proszę pana, kontrowersja naprawdę w biznesie jest doskonała. Jeszcze chciałem zapytać, bo na stoisku widziałem... Nie wyłożę około 1 000 000 złotych na zrobienie 12 odcinków, nie mając konkretnego klienta pod to. I dlatego no, do sieci czekamy. Naprawdę ryzykowne. Bo też nie da się nakręcić jednego odcinka po prostu, tak jakby pan proponował na próbę. Jak już wyjadę z ekipą na 3 tygodnie, to nakręcę 8-12 odcinków, czyli zainwestowałem 900 tysięcy złotych. To musi się zwrócić. To, mam to głupi pomysł biznesowy, żeby na YouTubie opierać rokowanie, że zwróci mi się przynajmniej 900 tysięcy. No ciężko by było. No widzi pan. Chciałem zapytać, na stoisku widziałem takie chlebki jakieś porozkładane. Nowy pomysł? Będzie pan rolnikiem? Proszę pana, jestem rolnikiem, kupiłem ziemię jakiś czas temu. Produkuję żyto, 3 razy bez nawozu, bez oprysków i bez dotacji unijnych. Nie chcę nic od nich. Tak jak w Arizonie, nie mam dotacji do mojego rancha i daję sobie świetnie radę. I w Polsce dookoła wszyscy sąsiedzi doją z Unii Europejskiej dotacji, ja nie biorę grosza i rentowność mam wyższą od nich. I teraz mam żyto, proszę pana, 3 razy bez dotacji, bez oprysków i bez nawozów i z tego żyta sprzedaję to piekarzom, pieką chleb, o którym wie pan, że jest lepszy niż bio. Bo bio, jak pan ma certyfikat unijny, to znaczy tylko tyle, że urzędnik jakiś przyszedł i dał panu certyfikat. Pan spełnił jakieś tam warunki. Na przykład, wolno pryskać wszystkimi truciznami świata, ale przez pierwsze 3 miesiące wegetacji. Potem pan nie może pryskać. Na przykład, no, to różne durne przepisy są. Czyli jak pan kupuje bio, to jest pryskane, ma chemię, tylko w tym zakresie, na który Unia pozwala. A u mnie? Unia, czyli ludzie tak naprawdę. U mnie nie ma nic. Nie pryskane żadnym sztucznym niczym.
No więc to jest pomysł biznesowy taki raczej, żeby pokazać, że można bez dotacji prowadzić pole, że będzie rentownie i piekarzom sprzedaję to moje ziarno, a oni robią z tego przyzwoity chleb. A może chce pan opatentować i sprzedać pomysł na biznes, skoro on jest taki dobry? Nie, ja rozdaję pomysły na biznes, bo jeżeli będzie więcej rolników, którzy będą żyli tak jak ja, myślę, że za 5 lat, czyli po 7 latach produkowania żyta bez dotacji i po 7 latach wyższej rentowności, któryś z moich sąsiadów se pomyśli, to jest lepsza droga niż to, w czym ja uczestniczę. Czyli biorę dotacje, nawożę, pryszczę i tak dalej, a i tak mam gorzej niż ten skurkowaniec cejrowski. Więc ja bym swoim przykładem chciał, żeby nie był patent jakiś, który ode mnie trzeba kupić, tylko żeby ludzie podglądali, jak ja to robię i żeby było więcej dobrego ziarna w Polsce. Dobre inicjatywy. No, niech się uczą. Bardzo dziękuję za wywiad.